Żyto, pszenica, jęczmień, owiec to zboża najczęściej uprawiane przez polskich rolników. Jest to zdrowa i bezpieczna żywność, której wyjątkowe smaki mogli poznać uczestnicy pikniku zbożowego w Gronowie Elbląskim. Bardzo nam również, jako rolnikom, zależy na zwiększonym spożyciu przetworów, szczególnie zbóż, albowiem spożycie chleba corocznie spada. Kiedyś przeciętny statystyczny jeszcze przed paru laty było 100 kg, a dzisiaj to jest niecałe 50 kg. W związku z tym jest gama innych produktów, które można wytworzyć ze zbóż, niekoniecznie spożywając chleb. Bo z polskich zbóż można zrobić naprawdę wiele. Udowodnili to uczestnicy konkursu na najlepszą potrawę zbożową, zorganizowanego przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. Stanęły do niego 4 sołectwa z gminy Gronowo Elbląskie. Na razie podchodzimy do pierwszego stoiska i kolejno ocenimy wszystkie stanowiska, a następnie podejmiemy decyzję. Każda z drużyn musiała przygotować co najmniej 2 konkursowe dania na bazie polskich produktów zbożowych. To jest pudding z kaszy jaglanej, z musem, z frużeliną, z truskawkami i miętą. Tu mamy podane na przykład Raffaello z kaszy jaglanej na musie malinowym przy siateczce z karmelu zrobionego. Następnie mamy sałatkę z naszym swojskim chlebem, który do północy żeśmy wspólnie na świetlicy piekli, a także smalec białej fasoli z kaszą gryczaną. Naszym daniem takim popisowym już od tego roku jest właśnie sękacz, który same wypiekamy. Teraz będzie pieczony. Do tego w tej chwili zaczynamy piec następny. I to jest właśnie sękacz, dlatego te talerze też są takie oryginalne, żeby podeszły pod tą nazwę, prawda? Mamy cały opis, jak wygląda, jak wiecie, że to jest 13-wieczna potrawa, która do tej pory jest u nas w Polsce jeszcze dalej gotowana, pieczona. Drugą taką potrawą, którą przygotowaliśmy, jest to kasza pęczak, czyli po prostu coś, co dawniej, kiedyś bardzo często tutaj spożywano. Podczas gdy jury degustowało konkursowe potrawy, najmłodsi uczestnicy dożynek mogli wziąć udział w zabawach w kąciku edukacyjnym zorganizowanym przez Izbę Rolniczą. Tu też zboża i to, w jaki sposób można je wykorzystywać, były głównym tematem. Konkurs kulinarny Smaki Zbóż wygrała drużyna z Oleśna, czyli gulasz z kaszą pęczak i cękacz, na który przepis udało się zdobyć naszej ekipie. Oto on. Weź kilogram cukru, kilogram dobrej polskiej mąki pszennej, kilogram masła i kopę jaj. Wyrób gładkie ciasto i piecz tak, jak to można było zobaczyć w Gronowie Elbląskim. Taki sękacz można przechowywać nawet 2 lata. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv